W Polsce zachowało się wiele obiektów, których historia sięga okresu staropolskiego. Jeden z nich jest jednak wyjątkowy. Monumentalny, ogromny, jedyny w swoim rodzaju. Mowa o zamku Krzysztopór w Ujeździe, zbudowanym w pierwszej połowie XVII wieku. Jednym z najciekawszych przykładów tak zwanego Palazzo in Fortezza, czyli budynku pałacowego otoczonego fortyfikacjami. Żyjący na przełomie XVI i XVII wieku Sebastian Petrycy radził w swojej ekonomice, czyli nauce domowego gospodarstwa, że przystoi zamki stawiać mocne dla obrony i z podziwieniem ludzkim w wielkości, aby swoją wielmożność wszystkim pokazać, która by wzbudzała przeciwko nim cześć i bojaźń. Krzysztof Ossoliński wziął sobie tę radę do serca. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej zachęcam Was do poznania historii tego miejsca, jednego z najcenniejszych architektonicznych śladów dawnej Rzeczpospolitej. Krzysztopór budowano w latach 1621-1644. Jego fundatorem był Krzysztof Ossoliński, wojewoda sandomierski, przyrodni brat słynnego kanclerza wielkiego koronnego Jerzego. Na miejsce swojej fundacji wybrał niewielką miejscowość Ujazd. Ziemie te pierwotnie należały do cystersów z Jędrzejowa. Potem przechodziły z rąk do rąk, aby pod koniec XVI wieku zasilić majątek rodu Ossolińskich. Podobnie jak w przypadku wielu polskich magnatów, młodość Krzysztofa Ossolińskiego upłynęła pod znakiem podróży po zachodnich krajach, przede wszystkim Włoszech. Tam też mógł na własne oczy zobaczyć dzieła włoskich architektów, między innymi zachwycający zamek Capraola, będący własnością rodu Farnese. Capraola w czasach, kiedy widział ją Krzysztof Ossoliński, była klasycznym przykładem włoskiego Palazzo in Fortezza. Idea takiego budynku była prosta i odnosiła się do wspomnianych na początku słów Petrycego. Miał to być budynek z jednej strony piękny, a z drugiej strony otoczony fortyfikacjami, zdolnymi stawić opór realnemu zagrożeniu. Takie obronne pałace, szczególnie cenione w XVI-wiecznej Italii, wkrótce zdobyły uznanie polskiej magnaterii. Z konieczności muszącej budować siedziby obronne, a przy tym niechcącej rezygnować z przepychu. Jej przedstawiciele sprowadzali z Włoch zdolnych architektów. Nie inaczej było w przypadku Krzysztopora, za którego projekt odpowiadał Lorenzo Senes, bliski współpracownik Ossolińskich. Krzysztof Ossoliński postawił przed Senesem bardzo trudne zadanie. Gruntownie wykształcony i obyty magnat, zasłużony w bojach dla Rzeczpospolitej, zajmujący coraz to nowe, intratne stanowiska, chciał poprzez budowę swojej rodowej siedziby podkreślić własny status. Zdolny włoski architekt stanął na wysokości zadania. Krzysztopór był nie tylko pięknym pałacem, lecz także mocną twierdzą otoczoną tak zwanymi fortyfikacjami bastionowymi. Umocnienia tego typu pozwalały na prowadzenie skutecznego ognia. Były też bardzo trudne do zburzenia. Zmuszały potencjalnych oblegających do stosowania podkopów i zasadzania min, co było zadaniem karkołomnym i trudnym do wykonania. Obronne zamku z całą pewnością budziły respekt, nawet jeśli część współczesnych badaczy podważa ich jakość. Jednak to, z czego słynął Krzysztopór, to wyjątkowy rozmach i pomysłowość, z jaką zaprojektowano całe założenie. Już w okresie staropolskim zwykło się mówić, że pałac w Ujeździe liczy tyle okien, co dni w roku, tyle pokojów, ile tygodni, tyle sal, ile miesięcy i tyle baszt, ile kwartałów. Dzisiaj wiemy, że powiedzenie to jest nieco przesadzone, natomiast dobrze dokumentuje podziw, jaki wzbudzał ten wyjątkowy budynek. Sala jadalna zamku miała podobno szklany strop, przez który można było podziwiać podwieszone pod sufitem akwarium z egzotycznymi rybami. Do tego dochodziły ozdobne dziedzińce, komnaty, a nawet własne źródełko wody wybijające w pobliżu jednej z wież. Poza obrysem fortyfikacji założono ogród, zgodnie z francuską i włoską modą. Krzysztof Ossoliński zadbał o to, aby ci, którzy przyjeżdżali do jego pałacu, mieli świadomość, kto jest jego właścicielem. Oprócz wiszących niegdyś na ścianach portretów rodowych, uwagę zwracały krzyż i topór, witające gości w bramie.
Oba symbole były niezwykle ważne dla wojewody sandomierskiego. Od nich wzięła się zresztą charakterystyczna nazwa zamku. Ten początkowo nazywano Krzysztoforami w nawiązaniu do imienia i herbu ossolińskiego. Pierwsze litery imienia wkrótce zastąpiono krzyżem. Dlaczego fundator zdecydował się na taki krok, wyjaśniała inskrypcja, która dawniej ozdabiała główną bramę. Brzmiała ona: Krzyż obrona, krzyż podpora, dziadki naszego topora. To krótkie credo streszczało stosunek magnata do kwestii wiary. Wojewoda sandomierski zasłynął jako jeden z czołowych działaczy kontrreformacji. Zaciekły wróg Arian, który doprowadził do ich wygnania z ziemi świętokrzyskiej. Krzyż, symbol gorącej wiary katolickiej, i topór, herb, znak przynależności szlacheckiej, miały odtąd stać się także mianem jego rodowej siedziby. Ossoliński nie nacieszył się swoją rezydencją zbyt długo. Zmarł zaledwie rok po ukończeniu budowy. Jego jedyny syn, Krzysztof Baldwin, również nie pożył długo. Zginął w bitwie pod Zborowem w 1649 roku. Potem zamczysko trafiło do Jerzego Ossolińskiego, ale i on nie był zbyt długo właścicielem. Umarł w roku 1650. Ostatecznie Krzysztopór trafił do córki Jerzego Ossolińskiego, Urszuli, a za jej pośrednictwem włączony został do majątku męża, Samuela Jerzego Kalinowskiego, który również krótko potem poległ w bitwie pod Batochem. Mimo to w rękach rodziny Kalinowskich pozostawał już dłużej, bo aż do początku XVIII wieku. Świetność zamku została poważnie naruszona w dobie potopu szwedzkiego. Jego walory obronne nie zostały przetestowane w boju. Twierdzę poddała jesienią 1655 roku wspomniana Urszula z Ossolińskich. Krzysztopór zajęły wojska generała Roberta Douglasa. Za swoją kwaterę obrał zamczysko Johann von Essen, który pilnował z jego murów, aby okoliczna szlachta nie sprawiała problemów. Szwedzi zajmowali Krzysztopór prawie do końca 1657 roku. Opuszczając mury zamku, niemal całkowicie go zrabowali. Rozkradli elementy wyposażenia, bogate dekoracje, biblioteki i archiwum, nie zostawili za sobą nawet zegara z bramy wjazdowej. Szczęśliwie swoim zwyczajem nie podpalili budynku, więc jego mury pozostały nienaruszone. Mimo to po potopie Pałac Ossolińskich już nigdy nie odzyskał swojego pierwotnego blasku. Dwuletnie panowanie Szwedów na Krzysztoporze pozostawiło po sobie także ważny ślad historyczny. Dokładny plan zamku opracowany przez inżyniera Erika Dalberga. Jego zadaniem podczas potopu szwedzkiego było inwentaryzowanie polskich twierdz, ocena ich walorów obronnych oraz proponowanie modernizacji. Szkic twierdzy jest stosunkowo dokładny. Dzięki niemu odkrywamy nazwy poszczególnych bastionów, poznajemy układ pomieszczeń i plan ogrodu. Dalberg był pod wrażeniem Krzysztopora. Jej plan opatrzył odręcznym dopiskiem wyrażającym uznanie dla pięknej polskiej twierdzy. Wokół Krzysztopora narosło też wiele legend. Według jednej z nich Krzysztof Ossolinski miał być miłośnikiem astrologii i magii. Litera W znajdująca się na bramie miała być symbolem magicznym oznaczającym wieczną trwałość tego miejsca. Inna legenda mówi o tym, że zamek w Krzysztoporze połączony był podziemnym tunelem z twierdzą w Ossolinie należącą do Jerzego Ossolińskiego. Nie ma pewności co do obu teorii. Jedno jest jednak pewne. Majestatyczna twierdza rozpalała wyobraźnię. W rękach rodziny Kalinowskich Krzysztopór pozostał do początku XVIII wieku. Później przejęli go Morsztynowie, a w okolicach 1760 roku właścicielem został generał wojsk litewskich Michał Jan Pac, późniejszy wódz Konfederacji Barskiej. W owym czasie twierdza stanowiła schronienie konfederatów. Walki, jakie o nią toczono, ostatecznie zamieniły budynek w ruinę. W 1782 roku pozostałości kupił niejaki Kajetan Sołtyk. Kilkadziesiąt lat później, jako wiano Konstancji Sołtyk, trafiły one pod zarząd senatora Królestwa Polskiego, Ludwika Łempickiego. W połowie XIX wieku Krzysztopór przeszedł na własność rodziny Orsettich. Kolejni przedstawiciele tego rodu byli właścicielami malowniczej ruiny aż do 1944 roku. Po II wojnie światowej twierdza przejęta została przez Skarb Państwa.
Krzysztopór pozostawał ruiną przez setki lat. Mimo iż w czasie swojej burzliwej historii był wielokrotnie dewastowany, to do dzisiaj zachowała się większość murów, pamiętających jeszcze czasy ossolińskich. Dlatego od lat 50. XX wieku pojawiały się pomysły, aby twierdzę zrekonstruować i przywrócić do stanu z pierwszej połowy wieku XVII. Nie ma chyba w Polsce drugiego tak dobitnego świadectwa potęgi dawnej Rzeczpospolitej. Z Krzysztoporem nie mogą równać się ani współczesne mu twierdze, ani rezydencje XVIII-wieczne, też przecież obliczone na wzbudzanie zachwytu. Krzysztopór pozostaje więc jednym z najważniejszych zabytków okresu staropolskiego i obowiązkowym punktem na mapie dla tych turystów, którzy fascynują się szlachecką Rzeczpospolitą. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału i zostawiania łapek w górę. Możecie też mnie wspierać za pośrednictwem portalu Patronite. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czołem!